但是梦想呢？Wyłączyłam chyba. Zostaw. Dobra, wstępniak był filmowy. Dobra. Przeznaczalne Eskimos, dobra. Dobra, to jest czwarta, jej, dobra. Dobra, rozdział pierwszy, lekcja anatomii, prolog, kolędzie w biurze, nowe wieści na temat apelacji, Clara jest kochana, Browning jest kutasem, no i oczywiście ogromne sterty papieru, czy dzięki komputerom nie miałoby przypadkiem być mniej papieru w biurach, notatki, zdjęcia, raporty i jeszcze więcej notatek. Jak patrzę na ich pismo, to wydaje mi się, że część z tych ludzi powinna była zostać lekarzami. Ich metodami działania też nie jest. Ich metodami działania nie jest. Też nie jest. Nie jestem zachwycona, dobra. Ale przecież ja się nie znam. W końcu to ja nie zastosowałam się do prawidłowych procedur. W Nowym Orleanie.
A skoro już jesteśmy przy Nowym Orleanie, to jestem ciekawa, co Claire sądzi o ponownym prowadzeniu śledztwa ze mną. Niedawno znowu wstąpiła do mnie z kilkoma nowymi szczegółami w sprawie wytnięcia jakiejś Kenworth. W sumie to niewiele, praktycznie nie były to odwiedziny, ale wiadomo, że jak to z Claire, jest matką i nic nie może na to poradzić, poza tym, że nad profilem tego mordercy to jedyna ciekawa rzecz, jaką robię przez cały dzień. Chyba jestem gotowa uznać Kenu za czwartą ofiarę. Mimo że to morderstwo jest brutalniejsze niż poprzednie trzy. Mam nadzieję, że sytuacja nie będzie się pogarszała. Ta ofiara wygląda na to, że moje obawy były słuszne. Jest coraz gorzej. Miałam się dziś spotkać z głupim Richardem po tym, jak skończę pracę w galerii. Ale kiedy zadzwonił telefon, od razu wiedziałam, że tak się nie stanie. Pewnie będzie na mnie bardzo zły, bo jest głupim mordercą. Dobra, to inna sprawa, dobra. Przecież to jego wina, że nie jest taki tajemniczy. O, właśnie, tajemniczy jest. O, jeszcze ucieka jeszcze skurdysyn jeden. Jeśli chodzi o tę sprawę, nową wystawę, będę musiała znaleźć czas, żeby ją zobaczyć. Jak już zostanie otwarta, Jezu. To może odciągnie mnie nieco od sprawy śmierci kojej ofiary. Mimo wszystko lepsze to niż siedzenie za zbiórkiem pieprzonym cholernym. Jak tej gry kurde nie kochać. To ja tu muszę włączyć, nie pamiętam. Wygładzanie się włączało czy nie włączało? Napisy znowu, myszka jest. Znaczy by chciała chodzić ta gra zasrana, nie. Się wygładza, nie muszę włączyć i nic, jest wygładzanie. O. I co je? Eno. Jero pieprzona. Fajnie się włączyła, dobra. Czego murzynajcie? No pokaż jak chodzisz. Pięknie, Victoria McPherson. Zapitala. Na lewo, za prawo. I do murzyna czarnego. Zapierdala. Niesie kawusi 100 kilo kawusi czarnej z mleczkiem, z cukrem, latte i tak dalej. Ma watę jeszcze cukrową. No dawaj do tego. Może sam byś gadał, co? Byś gadał coś, ci się zatnie. Raz, dwa, trzy. A daj mu żyć czarny. Chyba ktoś tu jest! Działa! Próbuje kawy. Działa! To ja! Proszę bardzo. No, wiedziałam, będzie działać na tym kompie! Kurde, tylko ta gra działa. Kurde. Dziękuję. O, jest! Dobrze zrobi. Wie pani co, panno McPherson? Pani nie jest taka jak ten sztywniak. Dla mnie pani jest ta, w porzu. Jestem w porzu, jestem w porzu. Zajebiście w porzu. Pierwszy przycisk to jest sprawy prywatne, a drugi to jest chyba sprawy nie prywatne, tylko takie też. No. Nie, czy pierwszy to jest ten, prywatny, dobra, to co coś. Tam mamy, to zwykle. Ja znowu to gówno. Anonimowy telefon, żadnych świadków i kolejna martwa dziewczyna. No, zajebista, ta jest nie? Jeszcze bardziej rozwalona niż poprzednia. Jak tu dotarłem? Oj. Zorientowałem się, że to robota to. Waszego faceta. Tak, więc najdobrze. Nie zgłaszałem tego Tak. nikomu, tylko do Millera zadzwoniłeś, nie? Już kurna grałem kiedyś tą grę normalnie. Jaką miałam frajdę, teraz znowu mam frajdę. A duchę mam znowu. Kurde moć. A to się zamknie. No to ja gram. Ja tu gadam? Mikrofon włączony. Cię słychać. Więc będzie filmik z matką powstaną. Jej, filmik z matką będzie. Alec, widzę, cześć. Gadaj, widzę, cześć. 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 No. Idź się zjeść, o. Idź spać już. Najlepiej zjeść. Idź się zjeść, o. Ale tu nagrywam. A tu jeszcze do poza panem. Aha. Miller, ja
10 minut temu. Ta co żygać będzie. No, to jest cudowne. No i kurwa, i żygać będzie gotował. Kiko. Dio, to jest cudowna gra, cholera. Po schodach na górę następnie w prawo. Będzieniaz Miller złania się przy lodówce. Właśnie. Niech pani tam uważa, pan na magazyn. Można złapać tężca od samego patrzenia. Dobra, teraz co? Gadka jeszcze, dawaj. Czy się pan do roli czarnego Eskimosa? Co za jebana pogoda! No kurwa mać, może pani w to uwierzyć? Wczoraj było 15 stopni. Fajne? Skąd ten pieprzony śnieg? No proszę tylko spojrzeć zajebisty na ten syf. Zabij. Wie pani, jak ciężko było mi tu dojechać? Na pewno. Dawaj. Ciężko. Cicho bądź. Cicho bądź, nagrywam. I spać już najlepiej. Po razie nie chrapać. Zarobista gra. No cóż, chyba już tak. Ile to jest gra? O, no nie będę mówić. Ale przypinam, to znaczy. Dobra, jak się naprawdę nie zamknij mordę. Już. No idź. A co się stało? Halo? Eno? Będę się dużo klikałam. Ja pierdolę, zacięło się w tą mapę. Zamknij się, mapę. Dobra, witajcie w kolejnym odcinku. Dobra, z gry Still Life 1. Dobra. Działa, chociaż odcięło się w końcu. Dobra, co tam? Coś było, coś tam w dzienniczku. Coś tam żeś napisała, droga Victoria McPherson. Pani tam, to jak się detektyw pani? Dobra, o jest, dobra. Oficer Tate czekał na mnie i jak zwykle rzucał jakieś docinki, mimo to jest kochany z tym swoim sposobem bycia w stylu o Holender, przepani. Rzadko mnie nazywa agentką specjalną. Zazwyczaj mówi do mnie panną McPherson. Nawet nie pani. Niewielu osobom uszłoby to na sucho. Jest dobrym gliną, cieszę się, że mu się powiodło. Ładnie napisane o tym oficerze tej. Dobra, idziemy. Naszego kochanego Millerka. O, to będzie zabawa zaraz. Znowu narzygałeś? Na dowody. Nie dochodzi na górę, chyba na górę muszę iść. Na górę. Dawaj. Idziemy. Wiktorio. Wampirzy co Wiktorio, detektyw. O jest. Jest nasz czeniasek. Miller. O cholera. Tu siedzisz i żygasz. Stoisz i żygasz. O, stary. Przypominają mi się czasy akademii. Pewnego dnia postanowiłam wyruszyć na tor przeszkód zaraz po lunchu. Straciłam wszystko, łącznie ze śniadaniem. Cóż to była za obrzydliwa mieszanina pizzy, jajek i chleba tostowego? Jeśli próbujesz mi jej pomóc, to ci średnio wychodzi. Proszę bardzo, powinno pójść nieco łatwiej, chociaż niekoniecznie. Co mi możesz powiedzieć? To robota naszego faceta. Ofiara jest w starej wannie. Woda zamarzła. Nie widziałem zbyt wiele. Dobra, gdzie jest chleb? Stare indyjskie porzekadło. Podążaj za smrodem. Tam czeka na ciebie mała, gruba, blada twarz. Jezu, Miller, naprawdę nie jestem w nastroju. Dobra. Przepraszam. Jest w łazience. Idź korytarzem do końca, a potem wejdź przez drzwi po lewej. Pracuję teraz w chłodziała. Pewnie chcę, żebyś rozejrzała się po mieszkaniu. Masz... Weź aparat. Claire nie chce, żebym się tu kręcił, więc musisz też zrobić zdjęcia. Chciałeś być wspaniały. Pewnie coś tam, nie? Jestem wspaniały. Wspaniały. Dobra, Miller, musisz w końcu przestać to robić. Ty i trupy jakoś do siebie nie pasujecie. Proponuję, żebyś następnym razem na nas zaczekał. Nie możemy ryzykować kolejnych miejsc zbrodni zanieczyszczonych pączkami. Dobrze, agent.
skończy wreszcie z tą Agatką Macpherson. Błagam, wystarczy zwyczajnie Wiktoria, w porządku? Jasne, Wiktoria. Muszę zaspokoić swą chorą ciekawość. Gdzie tym razem wylądowali kosmici? W kiblu. Możemy zmienić temat? Jezu, to już chyba mamy 2-0. Claire musi być przeszczęśliwa. No właśnie, raczej jej nie jest. Myślę, że chce mnie zabić. Zagroziła, że przywiąże mnie do twojej terenówki i będzie wlec po ulicach. Spokojnie. Na razie. Jasno, pogadałaś ze swoim Millerkiem. Co mu niedobrze? Nie muszę z tą gadać, dobra, już nie muszę z tą gadać. Coś tam napisała, znaczy, czekaj. Dobra, wiem, aparat, jakieś tam bawa do mnie zdjęciów. Coś tam o Millerku chyba pisałeś, to nie? O, jest Millerek, dobra. Miller. Miller już tam był, kiedy przyjechałam. On i Tate są jak ogień i woda. Miller znowu stracił lunch. Mogę to zrozumieć za pierwszym razem, ale dwa pod rząd to niezbyt dobrze. Ma potencjał, jest bystry i kompetentny, ale czeka go ciężki początek. Tate oczywiście śmiał się do rozpuku, a Claire była wkurzona. Na każdy z nas jest na swój sposób trochę podminowany. Ofiara numer 5. Numer 5. Jeszcze mał po coś? Ciekawe jak cholera, nie? Że jednak.